Zawód, któremu za chwilę się przyjrzymy, posiada dość wąskie zastosowanie. Jednak z uwagi na ilość wyprodukowanych aut sprawia to, że jest to zajęcie bardzo użyteczne. Elektromechanik pojazdów samochodowych zajmuje się dokonywaniem montażu, demontażu, regulacją, konserwacją oraz naprawą układów mechanicznych i elektrycznych w pojazdach samochodowych. W dobie komputeryzacji i stosowania coraz bardziej skomplikowanych rozwiązań technologicznych w przemyśle samochodowym, przed elektromechanikiem pojazdów samochodowych stoją coraz to nowe wyzwania. Obecnie nie musi on tylko umieć posługiwać się komputerami i zaawansowanymi narzędziami diagnostycznymi, musi on również ciągle trzymać rękę na pulsie i podnosić swoje kwalifikacje, aby nie wypaść z obiegu pracy. Osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu powinny cechować się odpowiednimi umiejętnościami, jak na przykład koncentracja i podzielność uwagi, odpowiedzialność za jakość swojej pracy, a także cierpliwość, systematyczność, sumienność i dokładność. Zaś utrudniać wykonywanie tego zawodu mogą nieskorygowane szkłami wady wzroku, niesprawne ręce, szczególnie palce, oraz zaburzenia równowagi i padaczka. Kwalifikacje można zdobyć w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Kwalifikacją jest diagnozowanie oraz naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Ważnym etapem nauki jest również praktyka na stanowisku pod okiem doświadczonego elektromechanika. Wykwalifikowany elektromechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, stacjach diagnostycznych, licznych warsztatach naprawczych oraz pogotowiach technicznych. A teraz przyjrzyjmy się pracy elektromechanika pojazdów samochodowych. Mój dzień pracy zaczyna się od sprawdzenia czujników, zamków, centralnego otwierania samochodu. Następnie zgłaszam, jeżeli dana rzecz jest uszkodzona, zgłaszam to szefowi, żeby zamówił, bądź jeżeli jest to możliwe, da się to naprawić, zarówno czy zamek, czy rozrusznik, alternator. Bywa, że w przeciągu dnia przyjeżdżają klienci na wymianę żarówki, więc też muszę to jakby im tą usługę od ręki szybko zrobić, żeby wiadomo, ktoś też nie czekał. Bywa, że przyjeżdżają osoby z trudnymi usterkami, wtedy zaczyna się sprawdzanie ciągłości wiązki elektrycznej w pojeździe od jednego modułu do drugiego, czy to jest od sterownika ABS-u do czujnika, czy kabel nie jest gdzieś przetarty. Więc tak samo jest to dość czasochłonne. Być może polega tylko na wymianie samego czujnika albo na naprawie samego przewodu. Usterki są tak zróżnicowane, że no, nie jestem w stanie opisać, bo każda jedna rzecz w nowych samochodach jest no, coraz bardziej skomplikowana. Na początku do tego zawodu skłonił mnie brat, więc były jakieś tam początki pierwszego odkręcania kół, zaczęcia jakichś drobnych napraw, więc poszedłem jako z chęcią do szkoły jako elektryk samochodowy. Tam zacząłem swoją edukację, skończyłem ją i no, teraz pracuję jako z miłą chęcią, obsługuję właśnie ludzi, naprawiam samochody, więc no, jest to jakaś tam część frajdy, bo zawsze można komuś w jakiś sposób podpowiedzieć, pomóc. Większość osób jest zadowolona z tego, co robimy tutaj. Każdy klient szanuje nas, zarówno tak, jak i my jego. W dawniejszych czasach samochody były no, mniej skomplikowane niż teraz, więc postęp technologiczny zmusza nas do tego, żeby mieć warsztat wyposażony w różne testery diagnostyczne. Większość nowych samochodów są to też samochody hybrydowe, więc do których po prostu bez testerów i bez odpowiedniej wiedzy
no, nie jesteśmy w stanie w ogóle podejść, cokolwiek zerknąć przy nim, a bynajmniej naprawić.